Pierwsze historyczne hasznalia, ze mną zespół MIG. Słuchajcie, no ta dzisiaj publiczność, ta publiczność dzisiaj w Krakowie, to była wymarzona publiczność, trzeba powiedzieć. A, wspaniała, naprawdę, kochani, było cudownie. Kraków jest świetną publicznością, ma świetną publiczność i mam nadzieję, że zawitamy tu jeszcze nie raz. Słuchajcie, no właśnie, porwaliście publiczność, jak zresztą wszystkie publiczności, to w Krakowie się udało. Powiedzcie mi, czy ta, bo to miasto było już stolicą Polski, a teraz chyba pretenduje do roli stolicy Disco Polo. No, dlaczego nie? Jak najbardziej są tutaj... Fajnie, bo mamy wiele stolic. Dorota, chcę coś powiedzieć. Fajnie, bo mamy bardzo dużo stolic Disco Polo. Warszawa, Białystok, teraz i Kraków, więc tylko się cieszyć, po prostu. Ja tu słyszałem, że jakaś słodka wariatka namieszała w szykach zespołu MIG. No było tutaj z nami przez chwilę. W czwartek się ukaże w Polo TV. Powiedz mi coś więcej o tej produkcji. O tej produkcji. Na pewno może powiedzieć więcej Krzysiek, bo to on układał pierwszy raz w historii zespołu MIG. Z tytułowym bohaterem? Słodką wariatką. Tylko przebrany, trochę. Tylko troszkę ten, gorzej wyszedłem. Słodka wariatka jest naprawdę, na pewno ładniejsza i bardziej... No, słuchaj, to powiedzcie coś o tej słodkiej wariatce. Ale słyszymy, że Krzysiek zdar gardło, to jest oznaka pracy i serca, jaką wkłada zespół MIG w działanie na scenie Disco Polo. Po kilku jednak koncertach w ten weekend. Jego głos jednak właśnie wygląda w ten sposób i słychać. Ale na pewno się zregeneruje do Krzyśka następnego. Wersji Jacka Stakurskiego, więc pozdrawiamy. Słuchajcie, dobra, zbliża się ku końcowi pierwsza połowa roku 2015, a jakie są plany zespołu MIG na tę drugą połowę? Oj, Karolku, będzie dużo niespodzianek, naprawdę. Zresztą na pewno mamy dwa kolejne teledyski w planie. Jednym teledyskiem będzie teledysk, który będzie nagrany, co ciekawsze, mojego autorstwa i to będzie niespodzianka. A dla kogo to będzie, zadowiecie się z czasem. Drugi utwór oczywiście całym składem to będzie Ta malutka blondynka. Taki utwór bardziej rytmiczny, imprezowy. Mam nadzieję, że się spodoba, a więc cały czas pracujemy. I oczywiście ten czwartkowy słodka wariatka, tak, który wchodzi... To już byłaby pierwszą połowę sezonu, tak? My mówimy teraz o drugiej. A to ja przysnąłem. Ale nie, on mówi dobrze, bo ta słodka wariatka będzie królować w drugiej połowie sezonu cały czas. Oby tak było, naprawdę życzymy tego sobie, a więc mam nadzieję, że się wam spodoba i portal disco-polo.info dowie się na pewno jako pierwszy. Dobrze, i trzymamy za słowo. To był zespół MIG prosto z pierwszych krakowskich hasznaliów, pewnie nie ostatnich. Dziękuję bardzo.